Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 28 prawie minut po siódmej. Jest ze mną pan minister Marcin Korolec, minister środowiska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Rio, gdzie był pan szefem polskiej delegacji, to sukces czy porażka? Ja myślę, że to jest sukces na miarę tych czasów, w których żyjemy. To jest sukces dlatego, że udało się uzgodnić deklarację końcową, deklarację, która jest dosyć długa, bo ma 50 stron. Ale chcę przypomnieć, że przez dwa lata... Ale jej projekt na początku konferencji miał 400 jak pierwszy. I był uzgodniony zaledwie w 20%. Prawda? Więc wydaje mi się, że to jest sukces światowy, ale to jest też sukces brazylijskiej dyplomacji, bo ona doprowadziła w ciągu kilku dni, w momencie, kiedy negocjatorzy pojawili się na miejscu, do tego, że tekst został właśnie uzgodniony. I wydaje mi się, że uzgodnienie tekstu dzisiaj takiego jest daleko wykraczające poza materię samego tekstu. Fakt, że jesteśmy w stanie jako wspólnota międzynarodowa... Globalna. Doprowadzić do jakiegoś wspólnego określenia celów na przyszłość jest samą wartością samą w sobie. No tak, głowy przeszło 100 państw, premierzy, prezydenci były obecne na finale tej globalnej konferencji o zrównoważonym rozwoju, a z Polski nie chcę panu nic przykrego powiedzieć teraz, bo to nie pańska wina, ale z Polski szefem delegacji był minister środowiska. Był szef państwa chińskiego, szef państwa indyjskiego, szef państwa rosyjskiego, a szef państwa polskiego, prezydent, premier, siedzieli w kraju i oglądali mecze. Czy to nie robiło złego wrażenia? Ja myślę, że ważną informacją jest to, że szefem delegacji niemieckiej był mój odpowiednik Peter Altmaier, z którym zresztą miałem osobne spotkanie na marginesie tego szczytu. Szereg państw Unii Europejskiej nie było reprezentowanych na najwyższym szczeblu. To byli bardzo często ministrowie. Ale szereg było. Kilku zaledwie. Dla nas środowisko jest nieważne? Czy mamy wszystko pozałatwiane? Dlaczego tak się stało? Bo to też była doskonała okazja, żeby tam się spotkać, prawda? Z tym Chińczykiem, z tym Hindusem, nie wiem, z przywódcami afrykańskimi, ważnymi. To są dziś potęgi gospodarcze, prawda? Często. Ja myślę, że znaczenie Europy w tym procesie się daleko zmniejsza w stosunku do czasu przeszłego. Tak? Znaczy, to jest proces, który został uzgodniony i ostatecznie przeprowadzony, jak powiedziałem, przez dyplomację miejscową, dyplomację brazylijską, ale Unia przestaje odgrywać ważną rolę w tym procesie. Mimo tego, że my czasami uważamy tutaj wewnątrz Unii Europejskiej, że jesteśmy liderem procesu globalnego. No, Unia tam wystąpiła z wielkim projektem przecież zielonej gospodarki, prawda, którego pilnowała z różnym skutkiem, ale jednak udało się wpisać. Udało się wpisać, ale ja myślę, że podstawowym sukcesem tego szczytu jest decyzja, że będziemy teraz pracować nad określeniem tak zwanych celów zrównoważonego rozwoju. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że podczas pierwszego szczytu 20 lat temu zostały określone cele, tak zwane milenijne cele rozwoju. Tu chcę przypomnieć, że to jest między innymi dostęp do edukacji pierwotnej, to jest walka z AIDS, to jest walka z umieralnością niemowląt. To są cele, które w swojej logice zakładają, że świat rozwinięty zapłaci światu rozwijającemu się, czy pomoże światu rozwijającemu się wejść na ten sam poziom rozwoju. I już wtedy będzie ogólna szczęśliwość i ludzkość będzie albo na końcu... zmniejszyć lukę rozwoju. Na końcu rozwoju cywilizacji. Fakt, że dzisiaj rozmawiamy o celach zrównoważonego rozwoju, zmienia trochę optykę tego procesu i powoduje, że w szczególności duże państwa rozwijające się muszą wziąć znaczną część odpowiedzialności za przyszłość świata, za środowisko naturalne. Musimy o tych sprawach o tyle rozmawiać, że za chwilę, w okolicach roku 50, będzie nas 9 miliardów ludzi, z czego 80% będzie mieszkało w dużych miastach.
jeżeli chcemy, żeby wtedy nie było wojen o wodę, o surowce energetyczne, to musimy tak kształtować porządek globalny, żeby starczyło tego dla wszystkich. No tak, ale czy to znaczy, że Zachód abdykuje? Czy to był akt abdykacji Zachodu? Bo rzeczywiście nawet w dokumencie końcowym jest podkreślona rola państw rozwijających się dawniej, czy południa, w promowaniu zrównoważonego rozwoju, ale nie tylko państw południa, ale też po raz pierwszy chyba w takim dokumencie pojawiają się te tak zwane major groups, czyli te wielkie organizacje społeczne, jako ważny czynnik polityki globalnej. Zostają jakby rozpoznane, uznane. Pojawia się apel, czy też uznanie biznesu jako lidera procesu. Czy to jest abdykacja państw Zachodu z kontrolowania procesu globalizacji? Ja myślę, że to nie jest abdykacja, tylko to jest jakby trzeźwa ocena sytuacji. Dzisiaj rozwój gospodarczy daleko przesunął się z Atlantyku na Pacyfik. Tak? Znaczy to państwa rozwijające się i ta grupa, o której pan mówi, G77 plus Chiny, czyli... Która liczy 132 kraje, żeby było jeszcze dziwniej. Ale w której należą też Indie i właśnie państwa Azji. To jest, Pacyfik to jest miejsce, gdzie kwitnie gospodarka, gdzie się następuje zmiana. Dzisiaj po obu stronach Atlantyku występuje kryzys, więc ja myślę, że to nie jest abdykacja Zachodu, jak pan mówi, tylko to jest po prostu... Przyjęcie do wiadomości detronizacji. Detronizacja, która się powoli sama dzieje. Mhm. Co to dla nas? Co dla nas z takiego porozumienia w Rio praktycznie wynika? No, punkt czwarty czytam na przykład. Sygnatariusze zgadzają się propagować zrównoważone formy konsumpcji. Co by to miało? Jak pan będzie propagował w Polsce zrównoważone formy konsumpcji? Ja zaraz o tym powiem. Natomiast wydaje mi się, że Polska ma w tym procesie rolę szczególną, albo może mieć rolę szczególną w tym procesie. Dlaczego? Dlatego, że pomiędzy pierwszym spotkaniem w Rio 20 lat temu, a dzisiaj myśmy przeszli bardzo głęboką transformację społeczną, gospodarczą. Tu się wszystko zmieniło, prawda? I myśmy też zmienili status, bo myśmy zmienili status państwa rozwijającego się i jesteśmy dzisiaj postrzegani, cokolwiek o sobie nie myślimy, ale jesteśmy dzisiaj postrzegani jako państwo rozwinięte z perspektywy Beninu, Bangladeszu. My jesteśmy gdzieś bliżej Londynu i Paryża, niż nam się wydaje. Na szczęście jest tam taka kategoria państw o średnich dochodach. Ale tak. Dlaczego my jesteśmy ważni w tym procesie i dlaczego możemy odegrać szczególną rolę? Dlatego, że możemy być znakomitym pomostem pomiędzy tymi państwami tradycyjnie uznanymi za liderów, czyli Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, a państwami rozwijającymi się, bo my mamy, po pierwsze, żeśmy przeszli dużą część tego procesu sami przed chwilą. Po drugie, mamy bardzo znaczącą część przemysłu w kształtowaniu dochodu narodowego i chcemy zachować ten przemysł i na tej bazie budujemy swoje bogactwo i rozumiemy takich Brazylijczyków, południowych Afrykańczyków i innych, bo oni są gdzieś w bardzo podobnym momencie jak my teraz, albo za chwilę będą. A jednocześnie należymy już instytucjonalnie do innej grupy, prawda? Więc jesteśmy... To tak, jak jest tą implementacją? Jak on będzie propagował w Polsce zrównoważone formy konsumpcji? Jak powiedziałem, musimy się przygotować na to, że za chwilę ludność na Ziemi będzie oscylować w granicach, powiedzmy, 9, 8, 9, 10 miliardów ludzi. Musimy uważać, w jaki sposób konsumujemy, w jaki sposób traktujemy nasze surowce, wodę, czy prowadzimy recykling, czy odzyskujemy, czy w jaki sposób
konsumujemy również surowce energetyczne, na przykład energię, prawda? Więc to są obszary, na które w szczególności musimy dzisiaj zwracać uwagę. No ale to zwracamy uwagę od dawna. To porozumienie coś zmienia w tej sprawie? Czy ono nas do czegoś zobowiązuje? Pana jako ministra środowiska, rząd Donalda Tuska? To znaczy, na to trzeba patrzeć jako jeden z elementów procesu, prawda? Znaczy, Rio 20 lat temu było spotkaniem, które też można powiedzieć, co tam oni ustalili, jakieś ogólne cele. Ale z tego spotkania 20 lat temu wyszły trzy bardzo ważne konwencje, prawda? O bioróżnorodności, o pustynieniu i konwencja klimatyczna, która jakby wyrosła w ogóle osobno potem w protokół z Kioto, a potem zaowocowała tą dyskusją wewnętrzną w Unii Europejskiej o polityce klimatycznej. Więc na to trzeba patrzeć jako pewien proces. Spotkanie w Rio było niezwykle ważne, ale to nie jest koniec historii, prawda? To jest otwarcie pewnego rozdziału i otwarcie pewnej przestrzeni do dyskusji właśnie na temat zrównoważonych celów rozwoju. Być może to jest początek tworzenia nie tylko zielonej gospodarki, ale i niebieskiej gospodarki. Gospodarki, która w sposób szczególny zwraca uwagę na zasoby wodne, na morza, na oceany i na ekosystem wodny. Mhm. Czy po Rio ma pan poczucie, że Polska jest uczestnikiem tego procesu, że jest jego obserwatorem? Jak najbardziej uczestnikiem. Ja miałem przywilej być wiceprzewodniczącym tego spotkania. Też na zgromadzeniu ogólnym raportowałem jeden z trzech okrągłych stołów, w którym brało udział 40 ministrów. Także my jesteśmy dosyć aktywnym uczestnikiem i tego procesu, i tego, co się odbywało na marginesie. Bo na przykład tuż przed rozpoczęciem szczytu Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju przemysłowego, UNIDO, zorganizowała specjalnie dedykowany okrągły stół, w którym 8 przedstawicieli administracji różnych państw i 8 przedstawicieli biznesu wspólnie zastanawiało się, w jaki sposób kształtować politykę tak, żeby realizować cele rozwojowe i realizować cele środowiskowe, ale w porozumieniu z biznesem. I to być może jest rzeczywiście klucz, żeby ktoś pomógł państwom sobie poradzić z tą rzeczywistością obecną w kiepskiej formie ostatnio. O tym jeszcze będziemy rozmawiali z ministrem Dowgielewiczem. Bardzo dziękuję. Minister Marcin Korolec, minister środowiska, był moim gościem.